ręka, która pociągnęła za spust, zabijając twoich synów, teraz onanizuje się. Czy właśnie dałeś mi 40 lat? Wysoki sądzie. Tak. Właśnie dałeś mi 40 lat? Wiesz co? Kurwa, 40 lat? Nie, no jesteś popieprzony. 40 lat to wyrok śmierci. To jest TJ Lane, który staje przed zarzutami wielokrotnego morderstwa w stanie Ohio. TJ Lane był skazanym amerykańskim mordercą, który zyskał rozgłos po popełnieniu przerażającej zbrodni w Chardon High School w stanie Ohio dnia 27 lutego 2012 roku. Policja w Ohio odpowiedziała na liczne zgłoszenia od nauczycieli i uczniów, że w budynku znajduje się aktywny strzelec. Ale zanim poznasz jego wstrząsającą odpowiedź, zostaw łapkę w górę, ponieważ YouTube za takimi filmami nie przepada. Abyśmy mogli dalej tworzyć takie filmy i zobaczyli je subskrybenci kanału, musi być zostawiona ocena pod filmem, żeby film nie został ukryty. Napisz komentarz potwór, a przypnę ci serduszko. Zasubskrybuj także kanał, żeby nie przegapić kolejnych filmów. Chardon High School. Padły strzały. Wystrzał z broni. Wielokrotne wystrzały z broni. 911. Zgodnie z raportami policyjnymi, Lane wszedł do szkoły i udał się do stołówki. To właśnie tam TJ Lane otworzył ogień, zabijając trzech uczniów i ciężko raniąc kolejnych trzech. Sześć osób fizycznie ucierpiało z rąk TJ Lane'a tego dnia, lecz setki, jeśli nie tysiące osób opuściło Chardon High School 27 lutego 2012 roku z niewidzialnym bólem, który będzie im towarzyszyć przez całą wieczność. Widzisz swoich przyjaciół leżących wszędzie. Krew, ludzie krzyczą, wszyscy biegną w różne strony, a ty tylko próbujesz się wydostać. Widziałem dzieciaka, który trzymał broń, celując w grupę innych dzieci. Pamiętasz wyraz twarzy tego napastnika? Nie patrzyłem mu w twarz. Patrzyłem tylko na broń. Myślałem o tym cały czas, bo to było takie przerażające. Czyn Lane'a wstrząsnął całą społecznością. Został szybko zatrzymany i oskarżony o 3 przypadki morderstwa z premedytacją, 2 przypadki próby morderstwa z premedytacją oraz 1 przypadek napaści z użyciem broni. Jakby samo morderstwo nie było wystarczająco szokujące, Lane nie wykazał żadnej skruchy za swoje czyny podczas procesu i odmówił współpracy ze swoimi obrońcami. Zjawił się w sądzie ubrany w koszulkę z napisem „zabójca” i nawet pokazał środkowy palec rodzinom ofiar podczas rozprawy skazującej. Lane wygłosił wówczas szokujące oświadczenie. Ręka, która pociągnęła za spust i zabiła waszych synów, teraz sięga po wspomnienie. To stwierdzenie wywołało oburzenie i odrazę nie tylko wśród rodzin ofiar, ale również w całym kraju. Sędzia przewodniczący sprawie, sędzia David Fury, opisał zachowanie Lane'a jako ohydne, nieprowokowane i pozbawione sensu, po czym skazał go na 3 wyroki dożywocia bez możliwości przedterminowego zwolnienia. Lane nie mrugnął nawet okiem, gdy usłyszał wyrok, pozostał beznamiętny i nie okazujący skruchy. Jego zachowanie i reakcje porównywano do tych, jakie wykazuje psychopata. Jednak nie każdy skazany pozostał bez emocji, słysząc swój wyrok. To jest Esteban Carpio, który obecnie stawia czoła zarzutom o morderstwo w stanie Rhode Island. Carpio to amerykański morderca, który w 2005 roku zabił detektywa na posterunku policji w Providence. Detektyw sierżant James L. Allen z policji w Providence oraz inny detektyw przesłuchiwali Carpio w komendzie głównej policji w Providence w związku z napaścią na 85-letnią kobietę o imieniu Madeleine Gotta. Według raportów policyjnych drugi detektyw wyszedł z pokoju przesłuchań na 3. piętrze, aby przynieść wodę. Właśnie wtedy wydarzenia przybrały dramatyczny obrót. Carpio poprosił o wodę, więc jeden z dwóch detektywów, którzy byli w pokoju, wyszedł, by ją przynieść, zamykając za sobą drzwi. W tym momencie usłyszeli tragiczne słowa detektywa Allena. Chyba on mnie zabije. Ma mój pistolet, on mnie zabije. Zanim zdołali wyważyć drzwi, detektyw umierał, a Carpio wyskoczył przez okno. Carpio został schwytany ponownie po kilku minutach podczas szarpaniny z policją, lecz to nie był koniec dramatu.
W wyniku ryzykownego skoku i późniejszych zmagań z funkcjonariuszami Carpio odniósł obrażenia. Podczas procesu pojawił się w sądzie w masce, która miała zapobiec jego ewentualnemu pluciu lub gryzieniu innych. Jego twarz była czerwona, posiniaczona i spuchnięta, co wywołało oburzenie rodziny. Bliscy oskarżali policję o brutalność, twierdząc, że zmuszono go do noszenia maski, aby ukryć ślady brutalnego pobicia, jakie miało miejsce za zamkniętymi drzwiami. Ciotka Carpio wystąpiła nawet na żywo w telewizji, by powiedzieć: to policyjna brutalność. On był chory psychicznie i potrzebował pomocy, a my próbowaliśmy mu ją zapewnić. Nie zasłużył na to. Jednak szef policji w Providence, Dean M. Esserman, stwierdził, że obrażenia Carpio były wynikiem skoku z trzeciego piętra oraz oporu podczas aresztowania. Późniejsze dochodzenie FBI wykazało, że policja nie użyła nadmiernej siły. Nie doszło do naruszenia praw obywatelskich, jeśli obrażenia były wynikiem zatrzymania. Oznacza to, że jeśli ktoś stawia opór policji, funkcjonariusze mają prawo użyć wszelkiej koniecznej siły, aby obezwładnić zatrzymanego. Dnia 27 czerwca 2006 roku ława przysięgłych uznała Carpio za winnego morderstwa detektywa Allena oraz ugodzenia nożem Madeleine Gotti, mimo jego obrony opartej na niepoczytalności. Carpio został skazany na dożywocie bez możliwości warunkowego zwolnienia. Początkowo nie okazywał reakcji na wyrok, pozostając niewzruszonym. Jednak później, w próbie wpłynięcia na przysięgłych, wyraził skruchę za swoje czyny. Każdego dnia mierzę się z faktami tego, co zrobiłem i co się wydarzyło. Carpio twierdził, że cierpiał na chorobę psychiczną w momencie popełnienia zbrodni, lecz sąd nie przyjął tych wyjaśnień pod uwagę. To jest historia Jalila Smitha Rileya, który stanął przed sądem za morderstwo w stanie Michigan. Jalil Smith Riley brał udział w zbrojnej napaści 16 listopada 2013 roku w Norwood. Razem z dwoma innymi mężczyznami podeszli do zaparkowanego samochodu. W środku znajdowała się 20-letnia Portia Brooks oraz jej chłopak Aaron Martin. Smith Riley zapukał w okno bronią palną, zmuszając Aarona, który siedział na miejscu pasażera, aby wyszedł z samochodu. Następnie przeszukał jego kieszenie, żądając pieniędzy. Kiedy zabrał ostatniego dolara, oddał strzał w głowę Aarona, powodując trwałe uszkodzenie mózgu. Jalil nie poprzestał jednak na tym. Zaraz po zastrzeleniu Aarona pochylił się do wnętrza samochodu i oddał dwa strzały w stronę Portii, która zmarła 3 dni później. Na szczęście Aaron przeżył strzał, ale odniósł poważne obrażenia. Zanim sąd ogłosił wyrok, rodzina Portii miała szansę przemówić do ławy przysięgłych oraz do mężczyzny, który odebrał im ukochaną córkę. Sharon Brooks, matka Portii, przyniosła do sądu urnę z prochami córki, tak jak robiła to podczas wcześniejszych rozpraw. Oświadczyła, że Smith Riley zniszczył jej życie, odbierając jej tożsamość jako matki trójki dzieci. To wszystko, co mi po niej zostało. Przez jego chciwość, egoizm i całkowity brak szacunku do innych i do życia. To, co widzicie, to wszystko, co mi po niej zostało. Jedyne, co mam, to świadomość, że jej już nie ma. Tia Marie Brooks, siostra Portii, również zabrała głos, domagając się maksymalnej kary dla Smitha Rileya. Ja muszę żyć bez Portii, więc on też powinien żyć bez możliwości wyjścia na wolność. Następnie głos zabrał Aaron, który przeżył strzał w głowę. Nie, ona nadal jest z nami. Tak, zawsze będzie tutaj naszym aniołem, który patrzy na nas z góry, pomagając przetrwać te trudne chwile. Jakby zbrodnia Smitha Rileya nie była wystarczająco szokująca, jego reakcja na wyrok była jeszcze bardziej dramatyczna. Podczas procesu 11 sierpnia 2021 roku Smith Riley przyznał się do popełnienia morderstwa oraz próby zabójstwa, jednak później zdecydował się wycofać swoje zeznania, mimo że jego obrońcy odradzali mu tę decyzję. Od początku był to emocjonalny dzień dla rodzin obydwu ofiar, ale kiedy Smith Riley zdecydował się wycofać swoje zeznania w połowie rozprawy, byli zszokowani, podobnie jak jego obrońcy, ponieważ ponownie otworzyło to możliwość kary śmierci. Przed ogłoszeniem wyroku Jalil próbował przeprosić na sali sądowej, co wyglądało na ostatnią próbę okazania skruchy. Przepraszam, chcę tylko wrócić do domu.
adwokat Jalila podjął jeszcze jedną próbę ratowania swojego klienta. Wie, że nie może cofnąć czasu i naprawić tego, co zrobił. Mimo łez i przeprosin, sędzia Charles Kubicki, przewodniczący sądu Hamilton County Common Pleas, odrzucił prośbę Smitha Rileya, skazując go na dożywotnie więzienie bez możliwości warunkowego zwolnienia. 23-letni morderca, który obecnie gnije za kratami, upadł na podłogę sali sądowej po usłyszeniu wyroku. Smith Riley otrzymał także dodatkową karę 11 lat za próbę zabójstwa. To jednak nic w porównaniu z kolejną historią, dlatego koniecznie oglądaj dalej i zostaw łapkę w górę, jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś. To jest Ellis Nelson Oritz Nieves. Siniaki. Niektóre z nich miały kształt klamry od pasa. Nie pozwolę ci mówić. Nie pozwolę ci mówić bzdur o mnie, człowieku. Nie, człowieku, bo on mówi rzeczy, o których nawet nie ma pojęcia. Ellis Nelson Ortiz Nieves stoi w obliczu oskarżeń o morderstwo niemowlęcia w Michigan. Przyczyną śmierci był fizyczny nadbór, który później uznano za morderstwo. 4-letni chłopiec, Giovanni Meijas, był synem dziewczyny Ortiz Nieves, Soni Hernandez. Sonia twierdzi, że nie miała nic wspólnego z zbrodnią, jednak jej sąsiad miał inną wersję wydarzeń. Sonia była doskonale świadoma. Była bardzo, bardzo świadoma tego, co się działo, bo powiedziała mu, że to jego odpowiedzialność, by ich ukarać. Ortiz Nieves zaprzecza, jakoby znęcał się nad chłopcem, jednak sędzia i prokuratorzy wierzą, że jego pobicie dziecka doprowadziło do jego śmierci. Deputowani hrabstwa Kent poinformowali, że gdy przybyli do przyczepy w Gaines Township, w której Ortiz Nieves miał pod swoją opieką kilka dzieci w wieku poniżej 11 lat, znaleźli Giovanniego leżącego na podłodze w kuchni. Sekcja zwłok wykazała, że Giovanni zmarł na skutek krwawienia wewnętrznego spowodowanego rozerwaniem brzucha, co mogło być spowodowane tylko przez osobę dorosłą, a nie dziecko. Podczas procesu sędzia Sądu Okręgowego Hrabstwa Kent, Mark Trusok, można usłyszeć, jak potępia działania Ortiz Nievesa, napominając go bardzo mocnymi słowami i domagając się, aby nigdy nie został wypuszczony z więzienia. Jesteś najniższą formą życia, jaką mogłem zaobserwować lub zobaczyć. To ty popełniłeś to morderstwo i biłeś tego małego chłopca na śmierć. Sędzia opisał obrażenia, jakich doznał Giovanni przed swoją śmiercią, co spowodowało, że Ortiz Nieves zdenerwował się i próbował walczyć z deputowanymi, którzy musieli go usunąć z sali rozpraw. Zgasiłeś papierosy na tym biednym dziecku? Jest na to dowód na zdjęciach. Ortiz Nieves został skazany na dożywocie bez możliwości zwolnienia warunkowego oraz otrzymał karę od 80 do 150 lat za znęcanie się nad dzieckiem w pierwszym stopniu. Reakcja Ortiz Nievesa może sugerować, że jest winny, jednak nie był to jedyny przypadek, w którym skazaniec emocjonalnie zareagował na swój wyrok. To jest Ryan Stone, który staje przed zarzutami za wyruszenie na Ryan Stone, przestępczy szał na terenie całego kraju, w tym porwanie i napaść, a wszystko to zostało zarejestrowane i transmitowane na żywo przez kamery helikopterów. Pościg rozpoczął się, gdy Stone porwał samochód z 4-letnim chłopcem w środku i odjechał, prowadząc policję w niebezpiecznym pościgu trwającym ponad godzinę. Podczas pościgu Stone osiągał prędkość do 160 km na godzinę, wykazując się skrajną brawurą w każdym znaczeniu tego słowa. Widać go tutaj, jak wyprzedza niewinnego cywila na autostradzie, wyrzuca go z samochodu, po czym kontynuuje ucieczkę w nowym pojeździe. Ale to nie wszystko. Zobaczcie tutaj, jak opuszcza autostradę, otwiera drzwi samochodu z pełną prędkością, a następnie gwałtownie hamuje tuż przed zderzeniem z innym pojazdem zaparkowanym na skrzyżowaniu. Śledczy podejrzewają, że była to nieudolna próba kolejnej kradzieży samochodu. Stone zderzył się również z kilkoma innymi pojazdami podczas tego pościgu, powodując liczne obrażenia. W pewnym momencie omal nie potrącił policjanta, który próbował rozłożyć kolczatkę na autostradzie. W końcu rozbił skradziony samochód i próbował uciekać pieszo. Jednak szybko został schwytany przez policję i umieszczony w celi.
jakby działania Stone'a nie były wystarczająco złe. Na nagraniu widać, jak chwali się swoimi czynami przed przyjacielem, który odwiedził go w areszcie. Pojawiłem się w wiadomościach w Wielkiej Brytanii i Australii. Mój prawnik powiedział mi, że trafiłem do wiadomości w Wielkiej Brytanii i Australii. Wystarczy wpisać GTA na YouTube, a moje gówno pojawia się jako pierwsze. Ryan uważa również, że powinien dostać rekompensatę za swoją wirusową ucieczkę samochodową, ponieważ stacje informacyjne używają nagrań z jego pościgu. Skontaktuję się z Channel 7 News, albo ty się z nimi skontaktuj. Ludzie powinni mi płacić za używanie mojego nazwiska. Stone został oskarżony o 26 przestępstw, w tym porwanie, kradzież pojazdu, napaść i unikanie aresztowania. Podczas rozprawy wielu jego ofiar i ich rodziny wypowiadały się na temat wpływu jego działań na ich życie. Niektórzy mówili o obrażeniach fizycznych, jakie odnieśli w wypadkach, podczas gdy inni opisywali traumę emocjonalną, której doświadczyli z powodu incydentu. Stone zabrał głos podczas rozprawy. Płakał, wyraził skruchę za swoje działania i przeprosił swoje ofiary. Czy to nie ironia, że w tym samym tygodniu, kiedy Ryan został nagrany na jednym wideo, śmiejąc się i chwaląc swoimi przestępstwami, na innym wideo po prawej stronie widzimy go płaczącego i błagającego sąd o współczucie, gdy w końcu uświadomił sobie powagę swoich czynów? Mimo jego przeprosin, sędzia orzekający w tej sprawie pozostał niewzruszony, zauważając, że Stone wykazywał wzorzec kryminalnego zachowania i stanowił zagrożenie dla społeczeństwa. Sędzia nałożył maksymalny możliwy wyrok. Stone przyznał się do wszystkich zarzutów i został skazany na 160 lat więzienia bez możliwości zwolnienia warunkowego. Stone zalał się łzami, gdy dowiedział się, że spędzi resztę życia w więzieniu. Swoje czyny tłumaczył narkotykami, a jego wyraz skruchy może być szczery, jednak nie każdy skazany przejawia szok po usłyszeniu swojego wyroku. Teraz poznaj konsekwencje jazdy pod wpływem. Ale zanim ci pokażę dramatyczny rozwój wydarzeń, chciałbym cię zaprosić na mojego Instagrama xpafix. Za każdego followa postaram się odwdzięczyć serduszkiem. To jest Jordan Fass. Przykro mi. Chciałbym, żeby to ja. On nie zasługiwał na to, ja tak. Jordan Fass, 22-letni mężczyzna, staje w obliczu oskarżeń o nieumyślne spowodowanie śmierci w Fort Lauderdale na Florydzie. Został uznany za winnego spowodowania śmierci w wyniku prowadzenia pojazdu pod wpływem alkoholu w wypadku, który miał miejsce w 2014 roku i kosztował życie 6-latka Santiago Geraldo. Wchodząc do sali sądowej z rodziną, drżał niekontrolowanie. Miał poziom alkoholu we krwi wynoszący 0,21, co jest ponad dwa razy wyższą wartością od dozwolonego limitu. Jechał z prędkością przekraczającą 90 mil na godzinę, gdy uderzył swoim Infiniti G35 z 2004 roku w inny pojazd na skrzyżowaniu z Davy Road tuż przed północą 3 października 2014 roku. Prokuratorzy domagali się maksymalnego wymiaru kary za ten czyn, jednak adwokat Fussa argumentował o zmniejszenie wyroku, twierdząc, że jego klient był tak pełen żalu, że rozważał samobójstwo. Prokuratorzy zaznaczyli jednak, że Fuss przyznał się do używania alkoholu i palenia marihuany od czasu wypadku. Rodzina Geraldo płakała na sali sądowej, podczas gdy obrona apelowała o łagodniejszy wyrok. Ojciec Santiago zeznawał, wpatrując się bezpośrednio w oczy Jordana. Niech Bóg ci wybaczy, bo ja nie potrafię. Nie tylko odebrałeś życie mojemu synowi, odebrałeś je także mnie. Podczas procesu widać, jak Fass przeprasza rodzinę ofiary, płacząc. Przykro mi, chciałbym, żeby to ja. On nie zasługiwał na to. Ja tak. Miłość do członków rodziny i dziewczyny, którą poznał w internecie po wypadku, była widoczna w jego słowach. Następnie ogłoszono wyrok, a Jordan został skazany na 14 lat więzienia. Sąd nakłada najniższy dopuszczalny wyrok, jaki przewiduje kodeks karny Florydy. Płacząc, dowiedział się o swoim losie. Tak bardzo was kocham. Kocham was.
Foss mógł nauczyć się swojej lekcji, jednak niektóre przestępstwa wymagają więcej niż tylko żalu. Adrian Dodd stoi przed sądem oskarżony o morderstwo w San Antonio. Adrian, były skazaniec, został osądzony za zamordowanie Rakima Tarika Charlesa. Policja twierdzi, że Adrian strzelił Charlesowi w plecy podczas transakcji narkotykowej na parkingu 16 lipca 2012 roku. Co gorsza, nie był to pierwszy konflikt Dodda z prawem. Był już dwukrotnie w więzieniu za posiadanie broni. Po tym morderstwie popełnił kolejną strzelaninę, zaledwie miesiąc wcześniej, i nie wykazał żadnej skruchy. Prokuratorzy wezwali ławę przysięgłych do nałożenia maksymalnego wyroku, podkreślając, że Adrian ma bogatą kartotekę kryminalną i nie wyraził żadnej skruchy za popełnione morderstwo. Prokurator Jason Goss został uwieczniony, trzymając za rękę rodziców ofiary, zanim przemówił do przysięgłych, argumentując, że kara dożywocia jest konieczna, aby zapobiec cierpieniom kolejnej rodziny, takim jak rodzina Charlesa. Ich syn cierpi, a cała ta rodzina cierpi z powodu oskarżonego. Dlatego właśnie prosimy o karę dożywocia. Jeśli myślicie, że te zbrodnie były okrutne, poczekajcie, aż zobaczycie reakcję Adriana na wyrok. Przez cały proces Adrian nie wykazał żadnej skruchy i zdawał się być całkowicie obojętny. Został uznany winnym zbrodni. Mimo to jego obrońca argumentował, że kara od 35 do 40 lat byłaby bardziej odpowiednia. Jego argumentacja? Dałoby to Adrianowi szansę, aby wejść do więzienia i spróbować coś zmienić, aby po wyjściu, jeśli kiedykolwiek wyjdzie, mógł spróbować być wartościowym członkiem naszej społeczności. Jednak przysięgli potrzebowali zaledwie 2 godzin, aby ogłosić wyrok dożywocia. Gdy odczytano decyzję ławy przysięgłych, Adrian zaczął szarpać się z funkcjonariuszami szeryfa hrabstwa Bexar, którzy próbowali wyprowadzić go z sali rozpraw. Zachowanie Dana było naznaczone przekleństwami i wybuchami złości, a ostatecznie został obezwładniony i wyprowadzony z sali. Sprawę Adriana można określić jako nieudaną transakcję narkotykową, jednak podczas gdy pozostaje on zimny i bojowo nastawiony, istnieją inni skazani, którzy łamią się w sądzie i wykazują szczerą skruchę za swoje czyny. To nic w porównaniu z ostatnią historią, więc oglądaj dalej. To jest Kayla Mendoza. Pani Mendoza, 2 zarzuty spowodowania śmierci po pijanemu. Zarzuty numer 1 i 3, się pani przyznaje? Winna. Kayla Mendoza staje przed sądem oskarżona o podwójne zabójstwo oraz inne przestępstwa popełnione w stanie Floryda. 20-letnia kobieta, która nie miała uprawnień do prowadzenia pojazdów, została uznana winną śmierci 2 kobiet, które zginęły w wyniku jej jazdy po alkoholu. Do tragicznego zdarzenia doszło 17 listopada 2013 roku w Fort Lauderdale w stanie Floryda. Zanim doszło do wypadku, Mendoza udała się do miejscowego baru wraz ze swoim menedżerem i współpracownikami z pracy, gdzie wypiła 2 duże koktajle typu Fishbowl Margarita. Kilka godzin później wsiadła do samochodu marki Hyundai Sonata i zaczęła prowadzić pod prąd na autostradzie Sawgrass Expressway. Kayla wsiadła do swojego auta i zaczęła pędzić pod prąd autostradą, osiągając prędkość ponad 130 km na godzinę. Doszło do czołowego zderzenia z innym pojazdem, w wyniku czego zginęły 2 piękne, młode kobiety. Obie miały po 21 lat. Mendoza została oskarżona o 2 zarzuty zabójstwa po spożyciu alkoholu. 2 zarzuty zabójstwa po spożyciu alkoholu z przekroczonym dozwolonym poziomem alkoholu we krwi. 2 zarzuty spowodowania śmierci poprzez nieostrożną jazdę oraz 2 zarzuty prowadzenia pojazdu bez ważnego prawa jazdy, które doprowadziło do śmierci. Hyundai Sonata, którym spowodowała wypadek, należał do jej ówczesnego chłopaka, który wyjaśnił, że wpis na Twitterze „zbyt pijana, by się przejmować” był skierowany do niego, ponieważ był zdenerwowany, że wyszła z kolegami i z Marcelo na drinki, zamiast wrócić do domu. Ten wpis na Twitterze, zbyt pijana, by się przejmować, był do mojego chłopaka, bo był zły, że wyszłam, piłam z nimi i z Marcelo, bo chciał, żebym była w domu. Rodziny Ferrante i Catronio wniosły pozew przeciwko Mendozie, jej chłopakowi, sklepom T-Mobile, gdzie pracowała, oraz firmie Tijuana Taxi.
4 maja 2015 roku, 2 miesiące po przyznaniu się do winy w sprawie 2 zarzutów zabójstwa po pijanemu, Mendoza została skazana na 24 lata więzienia. Podczas procesu Mendoza okazywała skruchę i przepraszała, a po usłyszeniu wyroku jej emocje i płacz przybrały na sile. Bez względu na to, ile czasu minie, codziennie będę z tym żyć w sercu, powiedziała podczas procesu. Po odbyciu kary Mendoza będzie również objęta 6 latami nadzoru sądowego oraz na zawsze straci prawo do prowadzenia pojazdów mechanicznych. Seth Welch i Tatiana Fusari to para oskarżona o morderstwo pierwszego stopnia w stanie Michigan. Seth i Tatiana byli rodzicami 10-miesięcznej Marianne Welch, która według policji zmarła z powodu niedożywienia i odwodnienia w wyniku zaniedbania dnia 2 sierpnia 2018 roku w Solon Township, hrabstwo Kent, w stanie Michigan. Służby ochrony dzieci były związane z rodziną od roku 2014, gdy wykryto obecność THC w organizmie ich pierwszego dziecka. Mary ważyła jedynie 3,5 kg w chwili śmierci. Rodzice odmówili zasięgnięcia pomocy medycznej, powołując się na przekonania religijne oraz brak zaufania do służby zdrowia. Podczas wstępnego śledztwa dom rodziny został uznany za niehigieniczny. Odkryto w nim obecność robactwa, insektów oraz pleśni. Lekarz wykonujący sekcję zwłok potwierdził, że Mary cierpiała na chroniczne niedożywienie spowodowane pozbawieniem jej jedzenia i wody. Rozmowa Seta z dyspozytorem numeru alarmowego 911 ujawniła stopień zaniedbania względem ich córki. I kiedy ją znalazłeś? Była już uznawana za zmarłą, prawda? Tak. I to wtedy skonsultowałeś się z prawnikiem? Tak. Uważasz, że była już bez szans na ratunek? O tak, była martwa. Na sali sądowej prokuratorzy wyraźnie podkreślali, jak bardzo zaniedbani rodzice byli wobec swojej 10-miesięcznej córki. Nie mów, że nie miałeś takiego zamiaru, ponieważ nie wyciągnąłeś jej z łóżeczka. Zostawiłeś ją tam, bo sprawiała kłopoty. Para początkowo została oskarżona o morderstwo zagrożone karą dożywocia w sierpniu 2018 roku. W czerwcu 2020 roku Seth Welch został uznany za winnego morderstwa pierwszego stopnia i skazany na dożywotnie więzienie bez możliwości zwolnienia warunkowego. Bardzo się na mnie wkurzył, uderzył mnie w twarz i powiedział, że wie, co myślę o lekarzach. Mówiłem ci, Mary jest w porządku, jest cholernie w porządku, daj spokój. W roku 2021 Fusari zeznała, że mąż był wobec niej agresywny i nie pozwalał jej zabrać Mary do lekarza. W listopadzie 2021 roku Fusari została skazana na dożywocie bez możliwości zwolnienia warunkowego za morderstwo pierwszego stopnia oraz na dodatkowe 15 do 30 lat za znęcanie się nad dzieckiem pierwszego stopnia. Kiedy sędzia ogłosił wyrok dożywocia, Seth otworzył usta z szoku, a Fusari zaczęła płakać. Dla wielu osób ta para dostała to, na co zasługiwała. Jednak to nie był jedyny przypadek, gdy skazany otrzymał wyrok, który wielu ludzi uznało za sprawiedliwość. To jest Antonio Barbeau. Antonio Barbeau, który staje w obliczu oskarżeń o morderstwo w Wisconsin, ma 14 lat. Barbeau był w sądzie za morderstwo swojej 78-letniej prababci, Barbary Olsen. Zamiast próbować wyjaśnić, co ten 14-letni potwór zrobił, posłuchajmy bezpośrednio słów mordercy. Próbowałem ją przestraszyć, żeby zdobyć pieniądze, a potem użyć siły, jeśli będzie to konieczne. A tak, myślę, że to miało na celu zabicie. Chłopcy schowali broń w spodniach, zanim wzięli podwózkę, aby zostać wysadzonym przed domem babci Antonio. To, co wydarzyło się, gdy weszli do środka, jest wstrząsające. Wiedziała, że jestem na haju i powiedziała, że zadzwoni do mojej mamy. Skinął głową, a potem uderzyłem pierwszy. A my powiedzieliśmy, że uderzyłeś pierwszą ręką siekierą. Tak. Antonio przyznał również, że próbował włożyć ciało swojej prababci do bagażnika samochodu, ale kiedy mu się to nie udało, zostawił je w garażu i przykrył kocem. Judy, wnuczka Barbary, była osobą, która odkryła ciało. Szybko pobiegła do sąsiada, aby zadzwonić na policję.
Proszę, przyślijcie karetkę i policję. Moja mama leży w garażu. Jest dużo krwi, a na jej głowie jest koc. Jest dużo krwi. Jak koc znalazł się na jej głowie? Nie mam pojęcia. Ile lat ma twoja mama? Ma 78 lat. Czy ona oddycha? Nie wiem, nie mogę spojrzeć. Koc jest na jej głowie i nie mogę spojrzeć. Dobrze, kto jest z tobą? O Boże, sąsiad. Dobrze, czy sąsiad może sprawdzić, czy ona oddycha? Nie musisz iść i patrzeć. Nie musisz iść, jeśli twój sąsiad może po prostu sprawdzić, czy ona oddycha. Dobrze, chcieliby, żebyś to zrobił. Wysyłacie kogoś? Pracuję nad tym. Muszę wiedzieć, czy ona oddycha. Judy i jej sąsiad zostali w panice, próbując wezwać pomoc i ratować Barbarę. Antonio i jego wspólnik wykorzystali $155, aby się odurzyć i zjeść pizzę. Podczas rozprawy można było zobaczyć Barbo, który czytał oświadczenie, przepraszając za zabójstwo i prosząc o przebaczenie. Barbo powiedział, że żałuje swoich czynów. Niezależnie od jego przeprosin, Barbo został skazany na dożywocie, podczas gdy wciąż płakał.